Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony Enduro Animals. O czym będziemy dzisiaj gadać? No właśnie, zobaczmy. Grzybowski 235 napisał: plany na przyszłość, jakieś zawody, zmiana sprzętu. O planach na przyszłość mógłbym nagrywać bardzo długi odcinek, także nie będę dzisiaj poruszał wszystkiego. Najbliższe plany na przyszłość to na pewno w sumie powiązane z drugim pytaniem, czyli zawody. Chciałbym wystartować w jakiś najbardziej w Ostrowcu, cross country najbliżej. Fajna impreza, chętnie bym wystartował. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeśli nie w tym roku, to za rok. Jeszcze wszystko przede mną, także niedługo będziemy się nad tym zastanawiać. Czy jakaś zmiana sprzętu będzie? Szczerze powiem, że nie wiem. To wszystko wyjdzie w praniu, jak to się mówi. Na razie zostaję przy KTM-ie. Zobaczymy, co w nim będę musiał jeszcze zrobić. Czy koszta nie będą za duże? Jeśli nie, to zostawię go, bo bardzo fajnie się nim jeździ. I przelatam nim jakieś 2 sezony, może jeden. Sprzedam. No i zobaczymy, co następnego kupię. Dużo młodych osób zadaję sobie pytanie, od czego zacząć. Od czego zacząć swoją przygodę z motocyklami. A jak było z Tobą i jak Ty to widzisz na przestrzeni czasu? Jeżeli chodzi o samą naukę jazdy, lepiej zacząć na czymś prostszym, tańszym i mniej awaryjnym, jak na przykład Simson, czy od razu crossy. A jeśli offroad, to Chińczyk, czy od razu CR500. Jeśli chodzi o początkujących rajderów, to szczerze polecam najpierw zobaczyć, czy jazda na motocyklu Cię kręci, czy to jest tak jakby sprawia Ci to fun i tak dalej. Najlepiej jest zacząć na motocyklu kolegi lub jakimś mniejszym w rodzinie, po prostu wujka czy kogoś. Sprawdzić, czy jazda po prostu Ci się podoba, czy to jest to, co chciałbyś robić. Potem zastanawiać się, czy chcesz jeździć na drodze, czy offroad. Jeśli chcesz jeździć na drodze, no to niestety ja Ci nie pomogę, ponieważ nie mam w tym doświadczenia. A jeżeli chcesz zacząć jeździć na crossach, to mogę powiedzieć Ci z mojego doświadczenia kilka rzeczy, także zapraszam. Jeśli chodzi o mnie, ja zaczynałem na chińskich crossach. Mój pierwszy cross był to chiński 125. Nazywał się X-Motos bodajże, czy coś takiego. Ale był to naprawdę fajny sprzęt. Mimo tego, że chińskie crossy mają słabą opinię, jeździło się nim naprawdę fajnie, bo było dużo fanów z jazdy, z kolegami, którzy też mieli takie crossy chińskie, jeździliśmy. I naprawdę sprawiało to przyjemność. Cross jest lekki przede wszystkim i ma nie za dużo mocy, dlatego początkujący mogą sobie z nim bez problemów radzić. No i nie będzie po prostu, nie będzie z nim walki, ponieważ jeśli doświadczony rider kupi sobie motocykl, który jest na niego za duży, ma za dużo mocy, to po prostu nie będzie przyjemności z jazdy. Będzie to po prostu walka z motocyklem i nic poza tym. Nic, żadnego fanu z tego nie będzie. Także polecam na początek szczerze kupić sobie motocykl o mniejszej mocy i mniejszych gabarytach, aby nauczyć się podstawowych rzeczy, jak zmienianie biegów, jak operowanie sprzęgłem, no i trochę techniki, po prostu obycia się z motocyklem, a później w miarę wzrostu umiejętności kupować to coraz mocniejsze motocykle, co coraz większe gabarytowo, jeśli chodzi o wzrost. Motocykl najlepiej, jeśli jest prawidłowo dobrany do wzrostu, ponieważ osoby, które są za duże na dany motocykl, jeździ się im niewygodnie, tak samo jak za małe osoby na duży motocykl, tak samo jest ciężko jeździć, ponieważ nie dostaje się nogami, nie ma się swobody, no i ciężko po prostu jest jeździć. Jeśli chodzi o mnie i motocykl, który miałem
po moim Chińczyku. Było to DT 125 Yamaha i szczerze naprawdę polecam ten sprzęt początkującym riderom, ponieważ jest to tani w eksploatacji dwusłów, jest prosta budowa silnika, przez co można samemu sobie dużo rzeczy w domu zrobić. Przede wszystkim jest to sprzęt, który wybacza błędy, czyli jeśli coś zaniedbamy w motocyklu, jak na przykład nie umyjemy filtra, to on po prostu nie będzie tak bardzo czuł tego jak motocykl wyczynowy. I tak jak mówiłem, DT jest bardzo fajnym sprzętem. Jeśli nie chcecie kupować jeszcze 125, są DT 80, 50. W teren raczej polecałbym coś około 80 lub 125. W 125 jest około 20 kilku koni, także to nie jest dużo, a można naprawdę fajnie tym polatać, fajnie się nauczyć jazdy. Jeśli chodzi o kanał, który pokazuje jazdy na DT, jest to Querly i link znajdziecie w opisie. Także zobaczcie ich kanał i możecie sobie popatrzeć, jak to śmiga po prostu. A ja naprawdę szczerze polecam. Następny motocykl, jaki miałem, było to Virago 125. No i to była moja mała wtopa, ponieważ to jest motocykl na drogę. Jak wiadomo, człowiek nie zawsze jest zdecydowany. Ja byłem młody, także nie byłem zdecydowany, czy chcę jeszcze jeździć na drodze, czy offroad. No i dlatego kupiłem Virago. Nie powiem, fajnie się nim jeździło, lecz to nie jest to, co mnie kręci. Po prostu wolę jazdę po terenach, wolę odkrywać tereny, także szybko sprzedałem Virago. No i kupiłem mojego KX-a kochanego. KX85 Kawasaki. Był to bardzo fajny motocykl. Udało mi się kupić bardzo zadbany egzemplarz, bo naprawdę służył mi nieprzerwanie około 2 sezonów. Nie robiłem przy nim kompletnie nic. Jedyną rzeczą, jaką zrobiłem, to po kupnie oddałem do mechanika do regeneracji skrzyni biegów, ponieważ źle wchodziły biegi. A potem po odzyskaniu od mechanika chodził naprawdę i był niezawodny. Jeździło mi się nim super. Jeździłem nim w terenach takich jak tutaj właśnie. Tam za mną są podjazdy, na których są filmiki, z których kręcimy. Zapraszam do obejrzenia, jeśli jeszcze nie widziałeś. Jeśli chodzi o KX-a, on ma około 30 coś koni i waży mniej więcej 90 kg. I to jest bardzo fajny, to jest sprzęt dla początkujących, lecz do enduro nie bardzo się nadaje z racji tego, że ma mały moment obrotowy. No jeździ się nim ciężko, jeśli chodzi o podjazdy i tego typu rzeczy, ponieważ musisz go kręcić, wysokie obroty, żeby generował po prostu moc. Ale jeśli chodzi o takie lightowe jeżdżenie w offroadzie, to jak najbardziej się nadaje i też polecam. Miałem także z własnego doświadczenia, mogę powiedzieć, że to bardzo fajny sprzęt dla początkujących. A teraz posiadam KTM-a, jak już wspomniałem w poprzednim filmie. Jest to SX300, rocznik 95. Lecz to jest trochę zawodny motocykl jak na razie. Cały czas co wyjazd coś w nim szwankuje. Oddałem go teraz do mechanika, także zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Oddałem go na regulację, muszę w nim kupić nakrętkę do iglicy, ponieważ wyrobiła się, nie ma jak odkręcić, nie ma jak wyregulować. Będzie czyszczenie gaźnika, regulacja, strojenie zaworu wydechowego. Zestrojenie tego wszystkiego, żeby motocykl chodził dobrze. No jeśli będzie chodził dobrze, to myślę, że zostawię go jeszcze właśnie na dwa sezony. Jeden, dwa sezony, zobaczymy jak to będzie. Sprzedam go. No i pomyślimy potem. Chciałbym zostać przy KTM-ach, bo to bardzo fajne sprzęty. Nie będę pakował się w full crossy, ponieważ nie za bardzo lubię kręcić motocykl przy jeździe. Wolę mieć taki dół jak w KTM-ie właśnie. Jest bardzo fajna jazda. Właśnie o to w tym chodzi, że w enduro ciężko jeździ się sprzętami, które potrzebują wysokich obrotów, czyli mają mały moment obrotowy. Ponieważ no, nie ma po prostu
gdzie się rozpędzać. Jeśli chodzi o wyjazd z krótkiego podjazdu, jak wiadomo, no, mamy małą drogę do rozpędu. No i wtedy taki motocykl ciężko wkręcić na obroty przed podjazdem, ciężko nim wyjechać. A enduro właśnie jest do tego stworzone i z małych obrotów już wykręca dużą moc. Dlatego dużo łatwiej się jeździ takim sprzętem. Mam nadzieję, że pomogłem Wam w rozwiązaniu problemu, z czym zacząć po prostu jazdę. No, jeśli się podobało, to daj łapkę w górę. Będę wiedział wtedy, że materiał jest dobrze przygotowany. Jeśli nie, to daj łapkę w dół. Proszę także o komentarze na następne tematy. Mam nadzieję, że filmik nagram jakoś niedługo. I dziękuję za ostatnie zaangażowanie. Sprawiacie mi wielką przyjemność. Prosiłbym także o subskrypcję. Ciężko mi się o tym mówi, nie lubię prosić, ale no, kiedyś trzeba. Prosiłbym o subskrypcję, bo to rozwija kanał. Wtedy więcej ludzi po prostu dowiaduje się o nim, więcej ludzi może tworzyć tą społeczność. No i po prostu poszerza się nasze grono, tak? Także dziękuję bardzo i zapraszam do następnego odcinka. Na razie. We'll be right back.